Dla mnie to jest dramatyczna sytuacja. No nie znaleźli wyjścia sytuacji. W taki sposób prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej opisywał sprawę wypowiedzeń złożonych przez psychiatrów ze Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera w Poznaniu. Pod koniec maja 8 specjalistów postanowiło zrezygnować z pracy. Na ten moment 2 z nich wycofało wypowiedzenia. To jestem ja i pani doktor Lepczyńska, która jest konsultantem wojewódzkim. Generalnie cały czerwiec teraz trwają konstruktywne rozmowy zarówno z dyrektorem Daszkiewiczem, jak i z dyrektorem Lenartowiczem. Dyrektorem Lenartowiczem, który kieruje szpitalem HCP na Wildzie. Placówka chce prowadzić oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Oferta wpłynęła na 2 już konkurs ogłoszony w tej sprawie przez Wielkopolski NFZ. Ogłosiliśmy konkurs po to, żeby postarać się zapewnić ciągłość jednak udzielania tych świadczeń dla dzieci i młodzieży i zachowania liczby łóżek w Wielkopolsce. A jest ich 75. Większość łóżek znajduje się na 2 oddziałach Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera w Poznaniu. 30 wciąż znajduje się w Gnieźnieńskiej Dziekance. Szpital miał zakończyć działalność związaną z psychiatrą dziecięcą do końca lipca, lecz będzie funkcjonować nieco dłużej. Później właśnie szpital HCP może zastąpić miejsca obsługiwane przez dziekankę. Poprosiliśmy o to, czy nie mógłby go poprowadzić do końca sierpnia. Jeżeli faktycznie ten konkurs, który teraz prowadzimy, a jego rozstrzygnięcie powinno być na początku sierpnia, szpital HCP faktycznie taki oddział będzie prowadził, to dojdzie do zachowania właśnie tej ciągłości udzielania świadczeń. Nie zmienia to faktu, że w Wielkopolsce nadal brakuje specjalistów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej. Mamy w Wielkopolsce 42 specjalistów psychiatrii dziecięcej. Mogą mieć dosyć. Pracować w takich warunkach, brać odpowiedzialność za dzieci. Profesor Agnieszka Słopień wierzy jednak, że do szpitala HCP trafi wykwalifikowana kadra. Zespół kliniki aktywnie się zaangażował w poszukiwanie też zespołu, który będzie pracował w HCP, że będzie tam dodatkowy oddział dzieci i młodzieży, wstępnie na 30 łóżek. Oprócz tego kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Jonschera cieszy się, że ich oddział nie zostanie sam ze wszystkimi dziećmi z Wielkopolski. Damian Wełna, Puls Dnia.